Dzisiaj opowiem Wam o książce Bóg, Kasa i Rock'n'Roll, napisanej przez Szymona Hołownię i Marcina Prokopa. Znacie tych dwóch panów z programu Mam Talent w TVN-ie. Jest to dwójka bardzo fajnych, sympatycznych ludzi. Bardzo, bardzo ich lubię. Szczególnie pana Prokopa. Marcin jest naprawdę specyficznym, wesołym i ma dziwne żarty, ale bardzo śmieszne. Jest bardzo wysoki. Pan Hołownia jest raczej takim zawziętym człowiekiem i ścierają się te dwie osobowości na ekranie, tak samo i w tej książce. O czym jest książka? Bóg, kasa i rock'n'roll. Właśnie o tym. Jak wiecie, pan Hołownia, Szymon, nazwijmy to, bądźmy na ty, Szymon Akina. Szymon jest bardzo wierzącą osobą. Marcin jest raczej niewierzącym, jest sceptykiem, no i na ten temat właśnie rozmawiają. Szymon, czyli Hołownia, próbuje przekonać w pewien sposób i wpłynąć na Prokopa, wytłumaczyć mu, na czym polega wiara chrześcijańska, na czym polega katolicyzm, na czym polega, no, na czym polega wiara. Jak on to widzi, jak on to odczuwa. Dowiadujemy się też wiele na temat jednego i drugiego, co się w ich życiu działo i jak, dlaczego tak teraz wyglądają i tak się zachowują, dlaczego mają takie poglądy, a nie inne. Na przykład wiedziałam poniekąd, ale nie aż tak, że pan Hołownia był w klasztorze. Dobrze mówię? W klasztorze. I to dwa razy. No i wielka, wielka walka. Powiem Wam, że książkę przemęczyłam. Bo o ile pan Prokop w sposób lekki podchodzi do wszystkiego i próbuje to wytłumaczyć na przeróżne sposoby, dość inteligentnie, to o tyle Hołownia jest tak zapartym typem, tak totalnie zapartym typem, że z nim po prostu chyba nie można rozmawiać w żaden sposób i podziwiam Prokopa, że dał rady i wytrzymał z nim i przeprowadził tą rozmowę, no bo to w pewien sposób rozmowa. A jeszcze nie mówiłam, cena 32,99, wydawnictwo Znak wydało i stron jest 333. No i niestety przez te 333 strony się męczyłam, męczyłam i męczyłam, bo to było takie wyrzuty w stosunku do siebie, jakieś problemy, jakieś takie szarpaniny. Prokop próbował się otworzyć, próbował wyjść do Hołowni, Hołownia natomiast zamurował się i powiedział, że nie. Albo przejdziesz na moją stronę, albo w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Koniec. Jeśli się tym bardziej przeprowadza taką rozmowę i próbuje się wydać książkę, to wydaje mi się, że należy się, no, trochę otworzyć. Ja wiem, nie powinien tylko i wyłącznie ze względu na to, że książkę próbuje wydać, otwierać się i zmieniać swoje poglądy, bo to nie. Ale wydaje mi się, że każdy człowiek powinien w swoich poglądach być w jakiś sposób otwarty w stosunku do drugiego człowieka i nie zarzucam, każdy ma swoje poglądy jakie chce, ale trochę otwartości, ludzkiej zwykłej otwartości. Ja nie mówię o niczym innym, tylko o takiej zwykłej otwartości, bo on jest bardzo opartym typem. Przemęczyłam się, jeszcze raz przemęczyłam się. Nie polecam. I tyle. Jest taka dość chaotyczna ta książka. Z tematu na temat strasznie szybko, strasznie dziwny sposób przychodzą, jakieś właśnie mają do siebie zarzuty, nie wiadomo skąd i nie wiadomo co i nie wiadomo po co. Tak jakby się bardzo, bardzo, bardzo nie lubili. Jednak musieli być i musieli przeprowadzić i musieli wydać książkę. Więc no ja tak to odczułam, a no raczej nie jest przyjemnością czytać taką kłótnię, że tak powiem, i takie przepychanki. Lepiej jakby to wyglądało w sposób bardziej delikatny, bardziej taki przyjacielski. Na pewno byłoby wtedy ciekawiej. Napiszcie mi, co Wy sądzicie o tym. To, co sądzicie o tej książce, czy czytaliście ją. No i tyle. Mam nadzieję, że inne książki Hołowni są w bardziej otwarty sposób napisane. Nie są aż takie męczące, bo napisał ich już trochę i spróbuję je przeczytać i zobaczymy, co wtedy wyjdzie i opowiem Wam na pewno o tym.
Dobra, to tyle. Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia. Pa.